serdecznie. Jak widzicie, możemy się dzisiaj zobaczyć w świetle słońca i to nawet nie takiego jeszcze zachodzącego, co jest nowością. Po prostu mam chwilę przerwy od szkoły. Zmontowałem właśnie przed chwilą wczorajszy film i pomijając całą warstwę wizualną filmu i tą całą warstwę techniczną, jakby ja doskonale zgadzam się z tym, że on jest słaby, ale chyba najważniejszą kwestią tego filmu są te emocje, które tam staram się przekazać. Jakby wczoraj było ciężko. I gdybym nie robił tego, gdybym nie starał się wrzucać przez grudzień filmów codziennie, no to to jest jeden z tych filmów, który by na pewno nie wyszedł. Przekazuję te emocje i zachowuję je dla siebie na przyszłość. Bo tak samo jak wracam do filmów z 2017 roku, czy nawet wcześniejszych, które nie były nigdzie publikowane choćby, no to jakby przypominam sobie o wielu rzeczach, które działy się w danym momencie, o których ja nie pamiętam. Myślę, że też takie powiedzenie i taka szczerość do kamery, jak to było wczoraj. To znaczy, powiedziałem po prostu, że jest źle, a nie udawałem, że jest git i nie kontynuowałem tego. No jest jakby też moim zdaniem dobre dla mnie w przyszłości, bo będę mógł sobie do tego wrócić i rzeczywiście. I rzeczywiście jest to vlog, który nie jest robiony tyle co pod oglądających, co przede wszystkim pode mnie. Moim zdaniem to jest właśnie fajne. We vlogach, jeśli robicie je również dla siebie. Miałem powiedzieć wczoraj o tym podsumowaniu roku Spotify'a. No to w sumie powiem wam o tym dzisiaj, tak pokrótce. Czego ja słucham w ogóle? Bo może to być dla kogoś ciekawe, znaczy raczej nie, ale dobra. Co z tego? Mamy na pierwszym miejscu Taco Hemingwaya od 3 lat u mnie jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu Quebo i w ogóle muszę powiedzieć, płyta Romantic Psycho, która wyszła na początku tego roku, siada mi straszliwie. Jakby to jest według mnie najlepsza płyta polskiego rapu w tym roku. Najmniej w tym roku. Naprawdę, moim zdaniem jest świetny. Jakby ja na muzyce nie znam się w ogóle. Mówię po prostu do czego słucham. Dalej Mata i płyta 100 dni do matury. No i za nim również bardzo dobra płyta. Te statystyki są zamienione przez to. Przez płyty. Znaczy, no nie wszystkie są taką. Mamy Marmur, mamy Wosk, Café Belgę, która jest świetnie wydana. Mamy Somę. To nie tako, nie tako. O, 100 dni do matury Maty. To też zaniżyło mi trochę statystyki. I Preorder Jarmarku i Europę. Oraz Trójkąt. No trochę słuchałem z płyt również w tym roku. No również ze względu na bonus traki, które są akurat z preorderowych, no to mam jedynie od Taco, no to mam jedynie Jarmarki Europa. No i tam są bonus traki. Dwa. Ale no na Spotify ich nie ma. Będą drastyczne walki gladiatorów. Będą napoje, na które pozwalają sobie tylko bogacze. Będą pożywienia, na które pozwalają sobie tylko osoby bogate. Bo to generalnie opowiadam teraz to, co będzie w prezencie imieninowym mojej siostry. A imieniny ma jutro, więc zobaczycie w jutrzejszym vlogu. No i jeszcze a propos muzyki, a w szczególności Taco Hemingwaya. Mam taką w sumie ciekawą historię z zeszłego roku. Na pewno wiele z was słyszało o koncercie Davida Posiadło i Taco Hemingwaya na Stadionie Narodowym. To był bardzo głośny koncert ze względu na ilość sprzedanych biletów w bardzo krótkim czasie. One się tam rozeszły w ciągu paru godzin od rozpoczęcia sprzedaży. I koncert był 29 września. I my jakoś tak, i to była chyba sobota, i my jakoś tak w okolicach poniedziałku z moim kolegą Bartkiem postanowiliśmy, że no w sumie fajnie by było iść i szkoda, że tych biletów nie kupiliśmy wtedy i nie postaraliśmy się ich kupić wtedy, kiedy były one dostępne. Ale generalnie pojawiało się dużo ofert na OLX-ie sprzedaży biletów, jak to zawsze przed koncertem, bo to komuś coś wypadło, ktoś jednak nie może iść, a ktoś po prostu kupił je, żeby je sprzedać. I jak wiadomo, również w takich ofertach znajduje się dużo ofert po prostu fałszywych. Dużo oszustów. I o tym również było głośno, było o tym artykuły, żeby uważać, szczególnie na tym koncercie, bo że występowało dość dużo tych fałszywych ofert.
i generalnie Bartek zrobił tak duży research na tym i tyle spędził na tym Elixie, że już w pewnym momencie zaczął trollować niektórych oszustów, bo jakby kojarzył oferty, że dane oferty są od jakby jednej osoby. Ale no dobra, to inna kwestia. I kupiliśmy bilety od jednej osoby, która wygląda w miarę legitnie, wysłała nam potwierdzenie bankowe, wysłała nam potwierdzenie z tej strony biletowej, zmieniła to na nasze dane, dostaliśmy to potwierdzenie i dostaliśmy te bilety. No ale jednak wiecie, no, zawsze była ta niepewność, czy wejdziemy, czy może jednak nie wejdziemy, bo zapłaciliśmy za te bilety w zasadzie dwuipółkrotność tej ceny, za którą były sprzedane pierwotnie. I udało się, weszliśmy. Dobrze, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego vloga i mam nadzieję, że widzimy się jutro. A jutro, tak jak już mogliście usłyszeć, zajmiemy się imieninami mojej siostry.